Zapraszamy Państwa na ostatnią prezentację. Niestety dziś będzie ich tylko cztery, ponieważ pan tatuażysta nie dojechał. W każdym razie prezentacja numer 4 to Życie intymne manekinów. Kult pięknego ciała, a życie realne. Pani Barbara Mężewska, fotografik, specjalizująca się w fotografii piktorialnej i socjologicznej, o której zaraz nam opowie, zaprezentuje się w 12-minutowej prezentacji, a tutaj dla obecnych co 12 osób zapraszamy do oglądania wystawy tutaj pani Barbary zdjęć. Zapraszamy. Dzień dobry. Nazywam się Barbara Mańszewska. Fotografuję namiętnie wszystko to, czego nie fotografują właściwie żadni inni ludzie, którzy mają aparat w ręku. Ponieważ ja lubię rzeczy brzydkie. Dla mnie są one piękne, bo coś w sobie mają. Fotografuję manekiny, które później umieszczam w różnych scenografiach, ponieważ kocham stare bramy, które są symbolem przemijania, upadku średniej klasy. I wszędzie tam, gdzie jest brzydko, wszędzie tam, gdzie człowiek zostawił jakiś ślad po sobie, dla mnie jest pięknie, ponieważ ja czuję, że tam był człowiek, on przed chwileczką przeszedł tędy. Czuję jego dotyk, jego ręki, na przykład na poręczy starych schodów. Nie ma tego człowieka, on przed chwilą odszedł, może wróci zaraz, a może już nigdy. Cały Wrocław jest pełen takich pięknych miejsc, jakich jest mnóstwo na Nadodrzu. A człowiek, który wśród tych wszystkich bram, schodów żyje, jest symbolem przemijania. Człowiek jest, za chwilę go nie ma. Tak samo manekin, który jest drugą moją taką ideą fix. Manekin jest symbolem człowieka, który w pogoni, to jest bardzo aktualny temat w tej chwili u nas, człowieka, który w pogoni za stanowiskami, za pieniędzmi, za zdobywaniem zaszczytów, zgubił swoje człowieczeństwo, staje się powoli manekinem. Stoi na wystawie swojego życia, bardzo krótkie 5 minut i przeważnie podczas tych 5 minut jest sam. Ponieważ zatracił kontakt ze wszystkimi, nawet swoimi najbliższymi ludźmi, stoi na wystawie i jest piękny, wyniosły, ale sam. Moje manekiny staram się przedstawić jako ludzi. Moje manekiny są na sprzedaż. Moje manekiny mają uczucia, cierpią, wodzą na pokuszenie, kochają, umierają, są, na koniec życia spędzają w domu samotnej, w domu pięknej jesieni, samotnej jesieni, złotej jesieni, jak to się mówi, w domu starców. Manekin spędza ostatnie swoje dni w kuble na śmieci. Zobaczycie Państwo, jak zapali się światełko, te właśnie elementy z naszego życia, które przechodzi także manekin. Moje manekiny to nie tylko odzwierciedlenie właśnie człowieka bezdusznego, nie tylko manekiny są w jakimś sensie człowiekiem, ale ja spoglądam na nie troszeczkę inaczej. Poprzez manekiny spoglądam na człowieka jako na Boga, ponieważ człowiek stworzył manekina na obraz i podobieństwo swoje, tak jak nasz Stwórca stworzył. Moje manekiny, no tutaj bardzo, bardzo lubię, tak będę teraz improwizować na temat tego, co widzicie Państwo. Uwielbiam robić zdjęcia manekinów i właśnie komponować je w jakichś swoich piktorialach. Nie dlatego, że nie mam, że nie umiem robić zdjęć ludziom. Czy się boję, bo prawa autorskie, bo różne te rzeczy. Moja synowa jest piękną modelką i mogłabym jej robić zdjęcia, ale
jeżeli widzimy jakiegoś człowieka na zdjęciu, to już go jakoś szufladkujemy, już próbujemy poznawać jego, kim on jest, co on tutaj robi. Pod twarz manekina możemy podstawić, twarz manekina może nie wystawić, właściwie ona nie wyraża nic. Jego oczy manekina nie wyrażają nic. Możemy w to miejsce podłożyć swoją własną twarz, taką, jaką my chcemy zobaczyć. Niewidzące oczy manekina widzimy, proszę Państwa, wszędzie. Idziemy w tłumie, też gdzieś patrzymy sobie pod nogi, podnosimy oczy i zaglądamy, spoglądamy w oczy człowieka, który idzie naprzeciwko i my widzimy oczy manekina, niewidzące, gdzieś patrzące w dal. Właśnie tak jak moje manekiny. Uwielbiam robić zdjęcia manekinów wystawowych, jeśli w wystawie przeglądają się inni ludzie. Są to moje przeważnie najbliższe koleżanki, już tam wcześniej Państwo widzieliście, one tutaj są na sali, moje modelki. Manekiny są bardzo wdzięcznym takim tematem. I no już manekiny widzę wszędzie. Nawet jeżdżę za granicę, jeżeli wiem, że jest jakaś wystawa, której częścią, niespecjalną, a częścią wystawy są manekiny. Przed chwileczką, to jest właściwie wystawa w Dreźnie, gdzie są piękne, stare, autentyczne manekiny. Ten manekin, taki pierwszy, który, taki portret, który się tylko zmieniał w sposób obróbki. Ja uważam, że to jest idealna Łempicka po prostu. Tak jak Łempicka malowała swoje obrazy, ten manekin jest po prostu taki sam, identyczny. Bardzo rzadko widuje się zdjęcia manekinów. Ja nie mówię o manekinach dzieci, które są teraz. No teraz to już jest wszystko, i manekiny psów, i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś zdjęcie manekina dziecięcego było spotkać bardzo trudno. No oczywiście wiecie Państwo, że manekiny występują tylko w obszarze kultury europejskiej, azjatyckiej. Już Orient takie rzeczy właściwie nie zna. Są to tylko ewentualnie tego typu wieszaczki na suknie. No, z wiadomych sobie powodów. Wrocław jest pełen manekinów. Oczywiście nie robię zdjęć wszystkim manekinom, jakie się tylko napatoczą. Jakiś tam rys charakterologiczny musi być. W związku z tym, że już nie będę kończyła, muszą być jakieś fajne elementy, na przykład tutaj przecena. Tu jest, mam taki ulubiony sklepik na ulicy Wita Stwosza, to jest taki antykwariat. Z biżuterią, z jakimiś takimi gadżecikami pięknymi i tam na wystawie jest ta właśnie piękna lalka i z drugą laleczką taką fajną, pani go ciągle przebiera w takie jakieś bardzo fikuśne kabelusiki lalki i codziennie prawie tamtędy przychodzę, o koleżanka, która tam siedzi z tyłu, też jest moją wierną modelką, zrobi wszystko, żeby ładnie mi na zdjęciu zapozować, często oczywiście nie wie, że robię zdjęcie. Proszę Państwa, za chwileczkę tu już kończymy. Zapraszam Państwa na moją stronę internetową, tam będzie więcej. Teraz będą trzy króciutkie filmy, ponieważ z YouTube'a, dlatego że świetnie się ogląda te filmy, jeżeli jest podkład muzyczny. To są króciutkie, czterominutowe filmiki. Pierwszy właśnie o manekinach, drugi o człowieku, bo tak jak powiedziałam, ten dualizm człowiek-manekin jest to powiązanie jest bardzo wielkie, bo generalnie jesteśmy tacy sami w zależności od punktu widzenia. Ktoś tam gdzieś tam na górze, jak spogląda na nas, to może się kiedyś pomylić, czy to jest człowiek, czy to jest manekin. Na jednym z moich zdjęć manekin jest w ciąży i rodzi człowieka. Kto wie, czy proszę bardzo, właśnie. Kto wie, czy kiedyś manekiny? No, manekin może być jakimś tam, powiedzmy, hybrydą, człowiek-maszyna. Będzie inkubatorem. Kto wie, może ja będę takim, prawda? Oczywiście wszystko już było, nic nie wymyślę nowego. Proszę Państwa, właśnie uwielbiam takie zdjęcia, na których jest człowiek i manekin, gdzie manekin jest zawsze piękny, a człowiek jaki jest, no różny jest. Może nie jest piękny na zewnątrz, ale na pewno jest piękniejszy wewnątrz niż ten pusty manekin. Na takie manekiny niestety nasze nastolatki się zapatrują, próbując siebie robić manekiny, jest to obrzydliwe. Proszę Państwa,
Proszę zwrócić uwagę, manekiny, o, następna moja wspaniała modelka potrafi się nawet rzucić pod samochód, żebym zrobiła fajne zdjęcie. W moich zdjęciach dużą rolę gra kolor, jeżeli nawet jest zdjęcie czarno-białe, a tutaj przed chwileczką widzieliśmy, że miała fioletowe usta ten manekin, to nie przez przypadek, po prostu wielka, wielka, tak jak manekiny są jednym wielkim symbolem, tak samo te moje wszystkie schody, które Państwo tam gdzieś tam widzicie, bramy, to jest wielka metafora, to jest rzecz pełna poezji, to trzeba czytać poetów młodopolskich, Szekspira, tam takie rzeczy można znaleźć, które nie widzi się mędrca szkiełkiem, a po prostu sercem, tak jak na moim zdjęciach. Nie wiadomo za bardzo, co jest. Tu jest tylko proste zdjęcie, bo to są manekiny, ale tam jakiś przekaz taki bardzo głęboki jest. Proszę Państwa, zapraszam na 3 filmiki. Serdecznie Państwu dziękuję. Jak się zapali światło, to zapraszam do oglądania zdjęć. Thank you.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć teraz. Zapraszamy.